dzisiejszej części odpowiem na pytania dotyczące zewnętrznych nadajników impulsów. Jeżeli urządzenie zlicza impulsy do tyłu, należy ponownie odczytać urządzenie i w aplikacji Confit w zakładce Konfiguracja sprawdzić poprawność ustawień. Odczytujemy urządzenie. Przechodzimy do zakładki Konfiguracja wejść. Sprawdzamy, czy złącze, które nas interesuje, jest ustawione na wodomierz-przepływomierz. W tym wypadku złącze A jest tak skonfigurowane. Jeżeli konfiguracja będzie prawidłowa, może to oznaczać zmienioną polaryzację w przewodzie nadajnika względem urządzenia. W dokumentacji technicznej należy zlokalizować sygnał DI oraz GND i zmienić kolejność tych przewodów we wtyczce. W celu zobrazowania licznik wodomierza został ustawiony na wartość 1, 2, 3, 4, 5. Waga impulsu ustawiona jest jako 1. Jeżeli zamieniona będzie polaryzacja przewodów we wtyczce względem polaryzacji wejścia urządzenia, impulsy, które trafiają do urządzenia, będą powodować zmniejszanie się licznika. Zostało nadanych kilka impulsów, odczytuję urządzenie. Jak widzimy, wartość licznika została zmniejszona z 1, 2, 3, 4, 5 do 1, 2, 3, 4, 0. Licznik wskazuje wartość 1, 2, 3, 4, 0. Teraz zostaną nadane impulsy w poprawnej polaryzacji. Odczytuję urządzenie. Jak widzimy, wartość licznika wzrosła, co oznacza, że polaryzacja we wtyczce oraz w urządzeniu jest taka sama.